Ale nie, ja się nie czuję, szczerze mówiąc, teraz jakoś bardzo zestresowana. Myślę, że to akurat nie jest dobrym pomysłem, żeby to porównywać do czegokolwiek i stopniować tak wartość jednego a drugiego. To ja jestem zupełnie przeciwna. Nazywam się Aleksandra Stodulska, jestem świeżą absolwentką Wydziału Sztuki Nowych Mediów na kierunku grafika. Zrealizowałam dyplom w pracowni multimediów i technik przetwarzania obrazu pod kierownictwem pani doktor habilitowanej Anny Klimczak. W ramach dyplomu stworzyłam instalację interaktywną, która opiera się na moim subiektywnym doświadczeniu niedowidzenia na jedno oko. Stąd też sam tytuł pracy, Lazy Eye. Jest to między innymi zaraz obok ambliopii, po prostu niedowidzenia leniwego oka. Jest to wada, którą można korygować na bardzo wczesnym etapie rozwoju. W momencie wykształcenia narządu wzroku już nie można z tym nic zrobić. Ja postanowiłam w pewien sposób zmierzyć się z tematem właśnie poprzez instalację interaktywną, dzięki której odbiorca jest w stanie zobaczyć obraz zbliżony do tego, który kreuje moje leniwe oko. Uznałam, że instalacja interaktywna będzie bardzo dobrą formą dla przekazania tych treści, ponieważ tak naprawdę według mnie tylko sztuka interakcji daje odbiorcy poczucie, że poza dziełem to on jest najistotniejszym elementem całej pracy i to on ma wpływ na to, co się dzieje, tak? Stąd taka, a nie inna forma. Nie, no bo wiesz, pomyślę sobie coś i myślę, zaraz zapomnę o tym, co pomyślałam.